Na dzisiaj wystarczy. Nareszcie, teraz w końcu jest weekend. Tak, ale proszę nie przesadzaj z alkoholem tak jak ostatnio. Rozumiem, że przeżywasz teraz ciężkie chwile, ale to cię zniszczy. Ja chcę tylko zatopić smutek w butelce. Uważaj, żebyś tylko tam nie utopił sam siebie. Nie jesteś złym człowiekiem, ale to może się naprawdę dla ciebie źle skończyć. Powinieneś po prostu o tym zapomnieć dla swojego dobra. Ty nic nie rozumiesz, ja ją kochałem. A teraz nie zatrzymuj mnie, bo karczmarz już szykuje dla mnie butelkę. To samo co zawsze, ale dzisiaj podwójny, bo szef mnie wkurzył. Na do widzenia. Dobrze, tylko nie przesadź tak jak ostatnio, nie mam ochoty znowu cię wywalać na ulicę. Niczego nie obiecuję, będę pił ile mi się zachce. Miłosierny książę, przed rezydencją zebrali się farmerzy z okolicznych farm, z powodu suszy nie mają nic do jedzenia, proszą, żebyś użyczył im ich ze swoich zapasów. Powinni dwa razy pomyśleć zanim coś zjedzą, a nie przychodzić tutaj żebrać do mnie. Ależ panie, nasze zapasy na tym bardzo nie ucierpią, tym ludziom naprawdę nie potrzeba aż tak wiele do przeżycia. Niczego ode mnie nie dostaną, każ ich spławić. Panie, nalegam, żebyś przemyślał jeszcze raz tę decyzję. Mamy aż nadto zapasów dla nas. Nie damy rady wszystkiego zjeść zanim to zacznie gnić. Chyba faktycznie nie mogę pozwolić, by pomarli z głodu. Każę ich wszystkich zabić co do jednego. Ależ wasza wspaniałomyślność. Już podjąłem decyzję. O świcie wszyscy będą martwi. Dla ciebie już dzisiaj wystarczy. Wracaj do domu, póki jeszcze jesteś w stanie iść jakoś o własnych nogach. Nie krzań, tylko dawaj następną flaszkę. Powiedziałem nie, co by powiedziała na to twoja świętej pamięci dziewczyna? Zaraz alkohol dojdzie ci do mózgu i tu zaśniesz. Zabraniam ci o niej mówić. Wiesz co, idę sobie. Jak nie to, to napiję się gdzieś indziej. Ale mnie dzisiaj wszyscy wkurzają. Może się trochę bujam na boki, ale jestem w stanie iść w miarę prosto. Oj, barman chyba miał rację z tym spaniem. O, jakie fajne gwiazdki latają mi nad głową. Panie, nie musisz jej zabijać, to jeszcze praktycznie dziecko. Prawo mówi wyraźnie, że każdy kto mnie obrazi ma zostać ukarany śmiercią. Miłościwy władco, proszę wybacz mojej córce. Prawo jest jednakowe dla wszystkich, mimo jej wieku musi umrzeć. Miłosierny władco, błagam, zmiłuj się nad nami. Poza nią nie mam już nikogo. Żona zmarła zimą i moja córeczka jest dla mnie wszystkim. Chyba faktycznie nie byłoby sprawiedliwe, gdybym was tak rozdzielał. Dziękujemy ci o najwspanialszy. Specjalnie, żebyś nie czuł się samotny, to zginiesz razem z nią, strach. Zabijcie ich i podpalcie tę budę. Hej ty, wstawaj. Oj nosia, ale mnie głowa boli. O matko, chyba faktycznie przeholowałem dzisiaj z tym piciem, wydaje mi się, że stoi przede mną jakiś czarny demon. Zapewniam, że to co widzisz nie jest spowodowane upojeniem alkoholowym, z którego nawiasem mówiąc właśnie cię wyleczyłem. Faktycznie głowa prawie przestała mnie boleć i nawet trzymam pion. Dziękuję, ale coś mi się wydaje, że ktoś taki jak ty nie zajmuje się leczeniem pijanego bez powodu. Bystry jesteś, przybyłem długą drogę, by złożyć ci propozycję. Masz coś co bardzo potrzebuję, jeśli mi to oddasz, to oferuję ci tytuł książęcy. Czego chcesz? Twojej duszy. Chyba oszalałeś, nie dostaniesz jej. Pomyśl przez chwilkę, odkąd twoja narzeczona umarła, staczasz się coraz bardziej, z tego dnia na tydzień pijesz coraz więcej.
Pracujesz tylko po to, by mieć za co kupić kolejną butelkę. Ostatnio zacząłeś szukać dilera z bagiennym zielem. Twoja dusza i tak trafi do Beliara. Masz do wyboru przepić resztę swojego życia albo spędzić je jako książę. Twój wybór. Dobrze, zgadzam się. Świetna robota, chłopaki. Wy trzej strażnicy, przejdźcie się po okolicznych farmach i opowiedzcie wszystkim, co tu zaszło. Niech to będzie przestroga dla innych. Panie, czy naprawdę warto było wymordować tę rodzinę tylko dlatego, że mała dziewczynka napisała na ścianie w mieście, że jesteś tyranem? Tak, jeśli będę pobłażliwy, to ludzie się zbuntują przeciw mnie, a tak strach sprawi, że odechce im się głupich pomysłów. Ale to był tylko dziecięcy wybryk, w jej wieku jeszcze się nie postępuje mądrze. Nie można było od niej aż tyle wymagać. Wszystkiemu winny jest jej ojciec. Gdyby nauczył te smarkule, że tak nie należy postępować, to by nic im się nie stało. I jeśli jeszcze raz zakwestionujesz moją decyzję, to skończysz tak jak oni. A teraz wracajmy do domu. Tak jest, książę. Jesteś pewny, że ta droga przez las to dobry skrót do miasta? Oczywiście, panie. Zaraz będziemy na miejscu. No i trafiliśmy pod mury miasta, ale tu nie ma wejścia. Jeśli jeszcze raz mi zaproponujesz taki beznadziejny skrót, to skończysz na szubienicy. Książę, kiedy byłem pasowany na rycerza, to przysięgałem bronić ciebie i twą rodzinę. I przede wszystkim bronić ojczyzny przed wszelkim zagrożeniem, a największym zagrożeniem jesteś ty, tyranie. Gdzie my jesteśmy? Co tu się dzieje? Dlaczego ci dwaj zamarli w bezruchu? Znajdujemy się teraz bardzo daleko od Korinis, a ci dwaj nie poruszają się tylko dlatego, że zatrzymałem czas. Co się stało? Dlaczego nie czuję już bólu? Ponieważ twoja dusza nareszcie jest moja. O nie, chyba nie powinienem wchodzić w układ z tym demonem. To przestaje mi się podobać. Teraz ciało tego księcia jest pozbawione duszy. Możesz zająć jego miejsce i sam staniesz się księciem, tak jak się umówiliśmy. Nie, czekaj, rycerzu, nie rób tego. To już koniec twojego terroru. Twoje miejsce zastąpi twój syn. To dobry chłopak i na pewno będzie dobrym władcą. Żegnaj. Ty oszuście, nie oszukałem cię. Miałeś stać się księciem i nim byłeś. Co z tego, że tylko kilka sekund? Teraz twoja dusza jest moja. O nim nie tak łatwo nie dostaniesz. Nasz pakt wyraźnie mówi, że twoja dusza teraz należy do mnie. Nie masz dokąd uciekać, nie masz po co uciekać, znikąd nie nadejdzie pomoc. Teraz to nawet sam nos nie może udzielić ci wsparcia. Czeka cię tylko zagłada, wieczna ciemność i męka. Odejdź, nie dostaniesz mnie. Już sam biegniesz na cmentarz, instynktownie wiesz, gdzie jest twoje miejsce. Ciemna i zimna dziura, ha 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 ha. Może tutaj mnie nie znajdzie. Oj, no się, na szczęście to był tylko sen. Hej ty, co masz taką minę, jakbyś właśnie ducha zobaczył, moja ty duszyczko?